Nazywam się Janusz Niedźwiecki i jestem z Żar, jestem technikiem masażystą. I te metody, które tutaj poznaję, są jakby rozwinięciem mojego zawodu, dlatego że do masażu jest kupę przeciwwskazań. Niektórych rzeczy po prostu nie mógłbym wykonać, a przy tych metodach te... A jakie przeciwwskazania na przykład widzisz? No, na przykład choroby układu krążenia, czy na przykład... Przychodzi ktoś z bardzo dużym bólem? No to właśnie tutaj chodzi o to, że w stanach ostrych, zapalnych to jest przeciwwskazanie do wykonywania masażu. Natomiast tutaj jest jakby wskazanie, na przykład aurykuloterapia. Czyli jako masażysta bez tej umiejętności... No nie miałbym szans. A tutaj rozpoczynasz od tego w prosty sposób, bez farmakologii? Bez niczego. To są, efekty są dosłownie namacane w ciągu godzin. No tak mówi praktyk. Co jeszcze widzisz dobrego w tych metodach? Przypomnijmy, akupunktura ucha, akupunktura czaszki owłosionej, klasyczna akupunktura korporalna, no i zwieńczenie tego klawiterapia według doktora Dabrosiewicza. Która z tych rzeczy najbardziej Ci się przyda w Twoim zawodzie? Każda. Każda. Ja na przykład widziałbym tutaj taki olbrzymi plus tego, to, że na przykład posługując się aurikuloterapią, możemy wykonywać taki zabieg wszędzie. W pociągu nie trzeba w gabinecie tego robić, nie trzeba rozbierać osoby, to samo. Tak naprawdę to w ogóle nie trzeba mieć nawet gabinetu. To są takie proste metody i są tak skuteczne, że ja jestem, no chwilami to jestem aż w szoku, że tak się dzieje. Ale w szoku pozytywnym. Oczywiście. To będziemy Cię ratować, wyciągać z tego szoku właśnie tymi metodami. I też jest to możliwe. Tak.